Na pewno kojarzysz jednego z najbardziej znanych rzymskich stoików, filozofa, poetę, pisarza. Seneca. Senek, tak, Seneca Młodszy, który, który powiedział, bardzo lubię ten cytat, osobiście mi się bardzo podoba. Oszczędność to umiejętność unikania zbędnych wydatków. No i coś, coś w tym jest, bo żeby oszczędzać, trzeba jednak zrezygnować z pewnych wydatków. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Poludsko o Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzko o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów. I to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj moim gościem będzie Łukasz Tymoszu, który już nie jeden raz wystąpił w poludzko o pieniądzach, a tym razem opowie o inwestowaniu i oszczędzaniu w Generali Investments TFI. Serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Łukasz. Witam Cię serdecznie w Poludzko o pieniądzach. Cześć Radek. Dla tych wszystkich słuchaczy, którzy pierwszy raz słyszą ten odcinek z Tobą, jakbyś mógł przedstawić się, kim jesteś i czym na co dzień zajmujesz się zawodowo. Jasne. Mam na imię Łukasz Tymoszuk. Na co dzień pracuję w firmie inwestycyjnej Generali Investments TFI, gdzie zajmujemy się inwestowaniem środków. Odpowiadam za współpracę z klientami inwestującymi bezpośrednio w naszej firmie. Powiem, że zajmuję się tym od ponad 14 lat, od samego początku współpracuję właśnie z klientem detalicznym i powiem Ci Radek, że dalej mnie to kręci. No dobrze, no ale dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o oszczędzaniu i pomnażaniu oszczędności. Może pierwsze pytanie, dlaczego w ogóle warto oszczędzać i pomnażać oszczędności? Według mnie warto oszczędzać i pomnażać swoje oszczędności z kilku powodów, żeby czuć się bezpiecznie, żeby w przyszłości pozwolić sobie na godne życie. Żeby spełniać marzenia, żeby zapewnić rodzinie bliskim to, czego potrzebujemy. Jak myślę sobie o oszczędzaniu, powiem więcej. Na myśl przychodzi mi pewien cytat, doktryny, która jest tobie bardzo bliska, mianowicie stoicyzm. Na pewno kojarzysz jednego z najbardziej znanych rzymskich stoików, filozofa, poetę, pisarza. Senek. Senek, tak, Seneka Młodszy, który, który powiedział, bardzo lubię ten cytat, osobiście mi się bardzo podoba, oszczędność to umiejętność unikania zbędnych wydatków. No i coś, coś w tym jest, bo żeby oszczędzać trzeba jednak zrezygnować z pewnych wydatków z myślą o przyszłości i o przyjemnościach, które nas czekają za jakiś czas. No tak, ale poza oszczędzaniem jest jeszcze pomnażanie oszczędności, yy, chociażby pomnażanie poprzez inwestowanie i Pytanie do Ciebie. W jaki sposób można inwestować w Generali Investments TFI? Jako firma inwestycyjna zajmujemy się pomnażaniem oszczędności. No to jest główne klucz działalności naszej firmy, tak więc klienci, którzy do nas przychodzą, korzystają z naszych rozwiązań, robią to dlatego, że chcą, żeby ich oszczędności zyskiwały na wartości. U nas inwestowanie jest bardzo proste. Powiem, że... E, chyba prostsze, nie może już być, dlatego że można to zrobić zdalnie, można to zrobić mając telefon, smartfon z dostępem do internetu, mając komputer czy, e, czy iPad, czy tablet, oczywiście. No i cóż, wystarczy, wystarczy wejść na naszą stronę, można znaleźć bardzo szybko wszystkie niezbędne informacje, tak więc można to zrobić zarówno poprzez internet, Poprzez spotkanie z naszym pracownikiem w wirtualnym oddziale, czyli możemy rozmawiać z osobą, którą widzimy po drugiej stronie, która również pomoże nam w naszej inwestycji, no można to również zrobić podczas osobistego spotkania, umawiając się na spotkanie w naszej firmie, w siedzibie naszej firmy. Więc to jest oczywiście tradycyjna forma spotkania, ale powiem, powiem Ci, Radek, że coraz częściej, z uwagi też na sytuację, w jakiej się znajdujemy, coraz częściej osoby decydują się jednak na ten kontakt online, co się sprawdza, działa i oszczędza nam czas. Rozumiem, że jeżeli osoba chce spotkać się w siedzibie Waszej firmy, to zachowane są wszelkie środki bezpieczeństwa sanitarnego. Obowiązkowo tak, tak. Maseczki, dezynfekcja, umawianie się na wcześniejsze spotkanie. No jesteśmy dzisiaj w sytuacji, kiedy bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc tutaj trzeba dochować tych, tej staranności, dlatego coraz częściej osoby decydują się albo na kontakt online, wideorozmowę, albo inwestowanie już poprzez naszą platformę internetową. No właśnie, na czym polega bezpośrednie inwestowanie w generali inwestycji? Najprościej mówiąc, inwestując bezpośrednio, unikamy pośredników, dzięki czemu nie musimy płacić m.in. prowizji. E, powiem Ci nawet więcej, że pracuję, tak jak wspomniałem, ponad 14 lat w branży. I widzę, zauważam, że wielu klientów nawet dzisiaj nie do końca wie, że można inwestować bezpośrednio. Czasem, czasem nawet słyszę tak, jeśli mówię o inwestowaniu bezpośrednim, tak, bez pośrednika, widzę to zdziwienie w oczach klientów: jak to mogę inwestować bezpośrednio, bez pośrednika, bez prowizji. A tak jest. Unikamy pośrednika, nie płacimy prowizji, mamy dostęp do takiej samej oferty jak osoba, która robi to przez kogoś. A poczekaj, na czym to polega? To po prostu mam jakieś konto internetowe. Jak to, jak to wygląda? Tak jak wspominaliśmy, jeśli ktoś decyduje się na inwestycję bezpośrednią, może to zrobić poprzez naszą platformę internetową, czyli uzyskuje dostęp do naszego serwisu, dostaje login, hasło, loguje się, ma dostęp do naszej oferty produktowej. Inwestując środki, widzi oczywiście te środki, widzi jak się zmienia ich wartość. Może zarządzać tymi środkami, czyli coś jak konto bankowe, tyle że dotyczy ono funduszy inwestycyjnych. Jak i kiedy można inwestować i jaka do tego potrzebna jest technologia? Co potrzebuje, żeby inwestować bezpośrednio? Technologicznie potrzebujemy tak naprawdę narzędzie z dostępem do internetu. Narzędzie, czy to będzie smartfon, czy to będzie tablet, czy to będzie laptop. Nie ma znaczenia. Ważne, żeby mieć dostęp do internetu, i to nam w zupełności wystarczy do tego, żeby rozpocząć inwestowanie bezpośrednio. Czy jest, czyli jak robię to za pośrednictwem telefonu, smartfona przez internet, to jest jakaś aplikacja, czy po prostu jest strona responsywna Generali? i Tam loguję się w moim profilu. Jak to wygląda? I tak i tak, oczywiście robiąc to przez smartfon, zachęcamy do korzystania z naszej aplikacji, która jest oczywiście przystosowana do tego, żeby szybko, wygodnie i łatwo można było inwestować oraz śledzić swoją inwestycję. Więc tak jest aplikacja mobilna Generali Investments, z której mogą klienci korzystać. I od czego zacząć? Co trzeba zrobić na początku? Pierwszy krok to podjęcie decyzji o pomnażaniu swoich środków. Każdy z nas zapewne posiada mniejsze lub większe oszczędności. Tutaj podzielę się ciekawymi badaniami. Rok w rok prowadzone są ciekawe badania wśród Polaków. Padają pytania, w jaki sposób oszczędzamy, jakie jest nasze podejście do oszczędzania. Ważne, że. Z roku na rok liczba oszczędzających rośnie, coraz więcej osób deklaruje, że oszczędza, więc te oszczędności posiadają. Oczywiście nieliczna część oszczędzających jest w stanie wskazać sprecyzowany cel, po co oszczędza i jaki jest cel tego oszczędzania, więc to jest ważne, żeby się nad tym zastanowić. Natomiast podsumowując, no większość deklaruje, że ma oszczędności, więc należałoby podjąć pierwszy krok, spojrzeć na to, jak te nasze oszczędności pracują. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy niskie stopy procentowe, kiedy oprocentowanie lokat bankowych jest bliskie zeru, więc jeśli ktoś posiada oszczędności i widzi, że te oszczędności nie pracują, nie przyrastają z miesiąca na miesiąc, warto się zastanowić, czy nie ma lepszego rozwiązania, które to zmieni. Takim rozwiązaniem jest między innymi fundusz inwestycyjny, czyli rozwiązanie, które Pomnaża, którego celem jest przede wszystkim pomnażanie wpłaconych środków. Tym zajmujemy się my, czyli nasza, nasza firma, mamy szereg funduszy inwestycyjnych, e, tych, które inwestują bardzo bezpiecznie, tych, których inwestują na rynkach akcyjnych, staramy się dopasować rozwiązanie do klienta. Tak, żeby klient oczywiście wybrał i był zadowolony z tego, w jaki sposób jego środki e, pracują. Podsumowując, no pierwszy krok. To podjęcie decyzji o tym, że chcemy pomnażać nasze oszczędności. Jeśli się na to zdecydujemy, pozostaje nam wybór firmy, z której usług skorzystamy. Jeśli ktoś zdecyduje się skorzystać z firmy Generali Investments, to oczywiście zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z towarzystwem, z naszym wirtualnym oddziałem, tak żeby dowiedzieć się więcej, na czym polega inwestowanie na czym polega korzystanie z funduszy inwestycyjnych, jakie są tego korzyści. Co ważne, uważam, że jeśli ktoś podejmuje taką decyzję, powinien spisać sobie w pierwszej kolejności nurtującego pytania, które będzie mógł zadać do nas. Naszym, naszą rolą jest odpowiedzenie na wszelkie kwestie, wyjaśnienie wszystkiego klientom, tak żeby klient spokojnie mógł wpłacić środki i cieszyć się z inwestycji, jakie podjął. No, właśnie takie pytanie, które wiele osób sobie zadaje. Mam oszczędności, nie? one nie pracują, utracą nawet teraz w tej sytuacji stóp procentowych i oprocentowania, lokat chociażby, czy rachunków oszczędnościowych. Ile w takim razie tych pieniędzy przeznaczyć? Jaki procent? Do, jak doradzasz klientom najczęściej, którzy nie mają doświadczenia w inwestowaniu? Wszystko warto wodować w inwestowanie, czy część? Jak, jak, to, jak to wygląda? Powiem tak, mam, mam, mam kontakt z różnymi klientami, więc no wiadomo, klienci, którzy już od wielu lat korzystają z naszych rozwiązań, rozwiązań decydują się oczywiście korzysta, wpłacać do funduszy większą część swoich oszczędności. No uważam, że na początek osoba powinna wpłacić jakąś część, tak żeby zobaczyć, jak to działa, jak to funkcjonuje. Jeśli ta forma inwestowania. Będzie mu odpowiadała, może wtedy pomyśleć o zwiększeniu zaangażowania przesunięciu większej części oszczędności do funduszy inwestycyjnych. Natomiast ważna jest dywersyfikacja, więc oczywiście od razu bym nie powiedział, nie radziłbym od razu, żeby wpłacać wszystkie środki tylko wyłącznie do jednego rozwiązania. Mhm. A powiedzmy, nie mam doświadczenia w inwestowaniu. Jak nie popełnić błędów? Na początek każdy klient, który. Decyduje się na inwestowanie, przychodzi tak zwany test. Jest, test składa się z kilkunastu pytań, których celem jest dowiedzenie się przez towarzystwo, czy dana osoba miała doświadczenie w inwestowaniu, jak do tej pory oszczędzała, z jakich form inwestycyjnych korzystała, jakie akceptuje ryzyka. Jaki jest jej cel, co jest dla niej najważniejsze, czy pomnażanie środków, czy tak jak wspomniałeś, ochrona realnej wartości pieniądza, a może emerytura i przyszłość. Więc taki test pozwala nam dowiedzieć się o kliencie nieco więcej, dowiedzieć się, czy klient ma doświadczenie w inwestowaniu, jakie ma oczekiwania, jaki jest cel. Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić. Które rozwiązania z naszej oferty mogą najbardziej odpowiadać właśnie temu konkretnemu klientowi. Więc jest to szereg spotkanie składa się oczywiście z szeregu pytań. Tak naprawdę to, co nam powie klient, jest dla nas bardzo, bardzo ważne, żeby dopasować jak najlepsze rozwiązanie. Oczywiście taki test może też klient przejść samodzielnie, tak, wchodząc w naszą stronę, rejestrując się na naszej platformie, odpowiada na te same pytania, które. Zadajemy podczas indywidualnych spotkań i dostaje odpowiedź ze wskazaniem grupy funduszy, która dla niego będzie najodpowiedniejsza. Mhm. Z tego co pamiętam, trochę się nazywa test MIFID-owy, tak? tak? Tak, test, test MIFID. Jest to obowiązujący, obowiązujący test, który wymagany jest, aby instytucje finansowe przeprowadzały wśród klientów. Ma on m.in. też. Chronić klientów przed korzystaniem z rozwiązań, które nie do końca są dla nich odpowiednie. Niezrozumiałe po prostu. Niezrozumiałe, tak. Chodzi okay. o to, żeby, żeby dopasować jak najlepsze rozwiązanie dla klienta, e, zgodne z jego oczekiwaniami. Mówiąc najprościej. E, czy inwestując bezpośrednio, omijając właśnie te wszystkie prowizje, mogę liczyć na pomoc i wsparcie e, specjalistów z General Investment FI? Jak najbardziej, tak jak wspomniałeś, inwestując bezpośrednio, nie płacę prowizji za nabycie, za wycofanie środków. Mam dostęp do całej oferty, mogę korzystać z różnego rodzaju promocji, które dla klientów bezpośrednich przygotowujemy. Mam dostęp do informacji rynkowych, ale co najważniejsze, mam wsparcie bezpośrednio w TFI, czyli mam informacje ze źródła. Mam kontakt poprzez wirtualny oddział, czy to podczas rozmowy, czy Podczas rozmowy na czacie. Tak więc każdy klient nie jest pozostawiony sam sobie. Zawsze może liczyć na wsparcie bezpośrednio w naszym towarzystwie. Mhm. Wiesz co? chciałbym porozmawiać z tobą o trochę innym inwestowaniu teraz o inwestowaniu na emeryturę. I są takie dwa skróty: IKE i IXE. Jakbyś mógł powiedzieć, na czym polega inwestowanie w IKE, a na czym w IGZE. Tak w skrócie. Tak, wspomniałeś o coraz bardziej popularnych rozwiązaniach IK, czyli indywidualne konto emerytalne oraz IGZE, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Są to dwa rozwiązania, które pozwalają nam oszczędzać wraz z uzyskaniem pewnych korzyści podatkowych. Jakie to są korzyści? Jedna z korzyści to jest unikanie podatku od zysków kapitałowych, czyli tak zwanego podatku belki. Czyli możemy pomnażać oszczędności i jesteśmy zwolnieni z tego podatku po spełnieniu oczywiście pewnych warunków. Druga, drugi, druga korzyść to jest możliwość oszczędności na podatku. Czyli możemy oszczędzając, również korzystać z ulgi podatkowej, uwzględniając to w zeznaniu rocznym. Czyli można powiedzieć, że możemy rok w rok oszczędzić na podatku. W tym roku ta ulga wynosi od 1000 do 2000 zł. W zależności od tego, ile wpłacimy i w jakim progu podatkowym się znajdujemy. Mhm. A o co chodzi z limitami? Tam są limity jakieś? Słyszałem. Tak, tak są limity. W obu tych produktach jest ustalany pod koniec roku jest ustalany zawsze maksymalny limit wpłaty na produkt IKE i na produkt X. Jest on powiązany ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem i wielokrotnością tej kwoty. Przykładowo dla IKE ten limit wynosi. 15 681 zł w tym roku. Dla x wynosi 6 272 zł i 40 groszy. Jest to maksymalny limit, którego nie możemy przekroczyć. Natomiast to, ile my wpłacimy, zależy wyłącznie od nas. A dlaczego warto wykorzystywać limity? W przypadku X limit powiązany jest z ulgą podatkową, czyli im więcej wpłacimy, tym więcej będziemy mogli uwzględnić w PICie 0, czyli uwzględnić to jako ulgę podatkową. Więc to, to jest jedna główna korzyść, czyli więcej oszczędzimy na podatku dochodowym. No w przypadku X im więcej wpłacimy, tym większa kwota jest inwestowana, tym potencjalnie wyższe zyski i więcej, większa oszczędność na podatku od zysków kapitałowych. Mhm. No dobra, no to mam pytanie, czy te wpłaty są obowiązkowe? Dlaczego pytam? Dlatego, że są chwile, kiedy nie mogę wpłacić pieniędzy i co wtedy? To jest zaleta tych produktów, że tak naprawdę możemy założyć produkt IKX -e i wpłacać tam kiedy chcemy i ile chcemy. Jest oczywiście określona minimalna kwota, to jest 100 zł w, naszym, w naszych produktach, natomiast to od nas zależy, jeśli. Tak, jak wspomniałeś, pojawi się sytuacja, kiedy nie mamy środków i nie możemy wpłacić, to po prostu nie wpłacamy. To, co już wpłaciliśmy, dalej pracuje. A jak pojawią się nowe środki, będziemy mogli wtedy dopłacić. Też co ważne, na przykład w przypadku IKE, możemy dokonywać częściowych wypłat. Czyli jeśli zgromadziliśmy jakąś część środków i potrzebujemy pilnie, jest to jedyne źródło, gdzie możemy te środki pozyskać w miarę szybko, możemy wypłacić część środków z IKE, nie zrywając produktu. Więc uważam, że to jest no główna, główna zaleta, że pełna dowolność i dobrowolność wpłat do tych dwóch rozwiązań. A jeżeli jest taka sytuacja, że pojawia się jakaś lepsza oferta na rynku inwestycyjna, czy muszę zamknąć IKE IGZE i zaczynać od nowa? No i to jest kolejna zaleta, którą wymieniłeś, obu tych produktów. Jeśli pojawi się ciekawsza oferta na rynku, to możemy przenieść nasz produkt do innej instytucji finansowej bez zrywania. Czyli to, co uzbieraliśmy, przenoszone jest do innej instytucji, która oferuje IK lub X na innych warunkach. I to oczywiście się dzieje. Klienci również przenoszą do naszych produktów IKX swoje środki, które zgromadzili w innej instytucji finansowej. Więc uważam, że to jest duża zaleta, że nie wybieramy firmy na zawsze, a jeśli pojawi się coś ciekawszego, zawsze możemy to, to zmienić, nie zrywając produktu. Łukasz, w takim razie podejmuję decyzję. Chcę na przykład IKE lub XZ albo obie formy inwestowania na tak. emeryturę. Najlepiej, tak. jak otworzyć? Jak otworzyć? Mhm. Czyli wracamy tutaj do momentu kanału online. Tak? Możesz to zrobić z pozycji naszej strony internetowej. Wypełniając odpowiedni formularz, otrzymujesz wskazówki, jak dokonać pierwszej wpłaty. Wpłacając środki, stajesz się uczestnikiem produktu IKE lub XE. Możesz to zrobić również poprzez rozmowę, wideo rozmowę z naszym pracownikiem. No wtedy, wtedy to pracownik wypełnia za ciebie odpowiednie dokumenty. Tak jak wspomniałem, po wybraniu produktu, pierwsza wpłata to jest 100 zł, czyli tak naprawdę niewiele potrzeba, żeby zacząć oszczędzać i robić to wraz z korzyściami podatkowymi. Mhm. No dobrze, no i ostatnie pytanie dzisiaj. Słyszałam, że jakaś promocja jest na, na te produkty. Na czym polega obecna promocja i do kiedy trwa? Staramy się oczywiście zachęcać klientów, nowych klientów do korzystania z tych produktów IKX, do systematycznego wpłacania, do wykorzystywania pełnych limitów, i w związku z tym wprowadzamy różnego rodzaju promocje. Obecna promocja na IKX dotyczy otworzenia produktu i wpłaty pełnego limitu. I taka osoba, która Wpłaci pełny limit do końca listopada 2020 roku otrzyma od nas prezent. Tym prezentem będzie bon do Empiku o wartości 50, 100 lub 200 zł. Od czego to zależy? Już wyjaśniam. W przypadku wpłaty pełnego limitu na XZ nagroda wynosi 50 zł w formie bonu do Empiku. W przypadku wpłaty pełnego limitu na IK, nagroda wynosi 100 zł w formie bonu. Jeśli ktoś natomiast otworzy dwa produkty IKE i XZ i wpłaci pełne limity, otrzyma od nas bon do Empiku o wartości 200 zł. Okej, okay, no to w takim razie do kiedy to trwa jeszcze raz? Tak, promocja obowiązuje do 30. do końca listopada, czyli do tego momentu jest czas, żeby otworzyć produkt, wpłacić środki, żeby no i również te środki powinny się już rozliczyć, e, rozliczyć w produkcie IK lub X. Tak więc najlepiej to zrobić jak najszybciej. Wówczas środki pracują dużo dłużej, a dodatkowo otrzymamy niespodziankę na święta, z której będziemy mogli oczywiście skorzystać. Super, Łukasz, jak zwykle bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u o pieniądzach i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.